Podobno powinno się zachęcić widza do obejrzenia filmu w ciągu pierwszych kilku sekund, więc co mogę powiedzieć? Ronaldinho kupiony. Czekałem na ten moment jak na porażkę Manchesteru City w Premier League. Doczekałem się, kupiony za 2 miliony 800 monet. Czego po nim oczekuję? No oczywiście tempa, dobrych strzałów z dystansu, lepszego wykończenia. Mam nadzieję, że moje oczekiwania zostaną spełnione. A i tak w ogóle to cześć, tutaj oczywiście Damian i witam was w kolejnym odcinku, 11, jeśli dobrze pamiętam. Ronaldinho i spółka, na naszym koncie 1100 monet, a to oznacza, że czas dokonać kolejnego losowania. Wzmocnijmy drużynę, ręka gotowa. Kręcimy, zobaczymy, wiecie co, jeśli będzie dobra karta na samym początku, to będzie jedno losowanie. Okej, okay, coś jest. Super, mam nadzieję, że dobrze widać, zawsze to chyba mówię. 83-84. Mógłbym kupić Saula, wtedy miałby dobre zgranie z Griezmannem, jednak reszta pomocników byłaby trochę biedniejsza. Ben Yedder. Nie, dobra, na razie duet Griezmann-Cavani działa, więc tego nie zmieniam. Będę z wami szczery, autentycznie nie wiem kogo kupić, dlatego też wstrzymam się z kolejnym losowaniem i poczekam na wasze komentarze. Albo La Liga, albo Liga Francuska. Po prostu nie wiem, jaki mam plan na ten zespół, wiecie? Okej, gram przeciwko dwóm osobom. Francuska drużyna. W razie czego nie zapomniałem o specjalnym wyzwaniu, po prostu chciałbym je trochę ulepszyć, ponieważ uważam, że chyba takie specjalne losowanie jest słabsze, dlatego wrócę... Wow. Dobra, kończę gadać, tylko muszę wam to szybko przekazać. Chcę, żeby specjalne wyzwanie było o ikony, dlatego też chwilę z tym poczekamy. Jak uzbieram odpowiednią ilość monet, to wtedy wrócimy do tematu zadania specjalnego. Nie spodziewałem się, że tak szybko stracę bramkę. Widać, że gram przeciwko dwóm zorganizowanym graczom, więc pełna koncentracja, to trzeba wygrać. Cavani, Ronaldinho, pierwsze uderzenie, no i widzicie, jest znacznie szybszy. Jego wcześniejsza wersja nie dobiegłaby do piłki. No, ja już czuję różnicę, jestem szczęśliwy. Dośrodkowanie, Cavani z voleja, Mandanda broni. Plus jest taki, że czuję się jakbym zaczynał tę serię od nowa, no naprawdę tak chciałem nim zagrać, to jest rzut wolny. Okazja do zdobycia bramki, Martial wyląduje w notesiku sędziego, bardzo dobrze. Ronaldinho! No i po raz kolejny Mandanda interweniuje. Ronaldinho, ładny zwód i Griezmann ma mnóstwo miejsca, jest szybszy niż Tolisso, to oczywiste. I to jest już moment, w którym powinienem oddać uderzenie, tak jest, 1-1, mecz rozpoczyna się od nowa. Asysta Ronaldinho swoją drogą, no zwykła, no ale hej, podał, to najważniejsze. Drugi rzut wolny w tym meczu, wydaje mi się, że jest to lepsza pozycja, zobaczmy czy Brazylijczyk umieści piłkę w siatce. Za mocno, no muszę trochę potrenować i wydaje mi się, że dojdę do perfekcji. Ronaldinho uderza! Nie spodziewałem się, że Steve będzie aż tak dobrze bronił, no przeważnie jeśli chodzi o FIFA, to kojarzę go właśnie ze słabymi występami, że często puszczał strzały z dystansu, a tutaj proszę, no kompletnie inny goalkeeper. Griezmann na dalszy słupek, Ronaldinho! Nie taki był plan, ale nawet efektownie to wyglądało. Griezmann chyba niepotrzebnie podał do Cavaniego, czy to jest gol? Nie! Czekaj... To jest rzut rożny. Mandanda broni. Broni czy nie broni? No... To jest już chore. Griezmann, Ronaldinho, czy uda się? O tak. I to jest właśnie to. 2-1. Pięknie. Lekkim lobem nad bramkarzem, no... Jestem zadowolony, oby takich bramek było więcej. Pokazuję kibicom na tym biednym... O rany, to jest nasz stadion. Myślałem, że gramy na wyjeździe. Pokazuję... Wam na tym biednym stadionie, który muszę ulepszyć, no ale cały budżet poszedł na piłkarza, no przepraszam, że gramy na takiej arenie, że to jest inny on. Lepsza dieta, więcej treningów, no i od razu mamy takie piękne wykończenia. Dobra, gadałem głupoty, no ale trochę się podjarałem, nie ma co. O tak, McGiddy spin, będzie próba zejścia do środka. Odciągnął wszystkich obrońców, centra na Griezmana i ten nie umieszcza piłki w siatce, ponieważ no nawet nie wyskoczył. Dabo. Może on, a może znów Cavani, którego pomyliłem z Ben Yedder. Naprawdę myślę o Ben Yedderze. Dajcie znać w komentarzach, czy ma on zastąpić Cavaniego. Owszem, no pod względem ceny ogólnej to nie ma sensu, ale wydaje mi się, że będzie grał lepiej niż Urugwajczyk. No bez jaj, no. Julien. Jeszcze dużo czasu do końca, w razie czego to odrobię, no ale... Zobaczmy, Ben Yedder uderzał, o którym to tak przed chwilą mówiłem. Ben Yedder, wiedziałem. Wiedziałem, bo zboczył ciałem przed tym, no. Jeszcze tą głupią cieszynkę robić, tak? A może Dabo?
No on też ma w sobie uderzenie z dystansu, które teraz pokazał poprzeczka. No jak nie Mandanda, no to bramka. No i to jest karny. To jest perfidny karny. Griezmann miałby setkę, a tak to nie ma nic. Ronaldinho. Cavani. Nie. Pozbywam się go. Sorry, to jest koniec. To jest koniec Cavaniego w tej drużynie. No niestety nie udało się wygrać w pierwszym meczu z nowym Ronaldinho, jednak nie byłem w stanie grać jakoś na 100%, bo płynność była okropna, no. Słabo się tak gra, tyle powiem. Wiem, że szukam wymówki teraz, typowo, no ale... Nech. A najgorsze jest to, że została przerwana moja seria zwycięstw, przez co wyzwanie się resetuje. Cavani, to jest twój ostatni mecz, no chcę, żebyś się pożegnał z widzami, może chociaż jakąś ładną bramką. W kolejnym odcinku zadebiutuje Ben Yedder. Podjąłem już decyzję, mam nadzieję, że się ze mną w komentarzach zgodzicie. Jak nie, to może macie jakąś inną propozycję. Czekam. Przeciwnik numer 2. No cóż. Też dobry zespół, choć Marquinhos i Rugani... No nie wiem, no. Naprawdę przydałaby się jeszcze jakaś ikona w tym składzie, bo mam wrażenie, że przez to, że Ronaldinho jest tutaj takim rodzynkiem, to przeciwnicy specjalnie grają na wyłączenie go. No ale niech pokaże, że jest tak wielki, że nawet 5 obrońców mu niestrasznych. O rany, to było trochę proste, no ale niech to skończy. Tak jest. Właśnie dlatego wydałem 1 200 000. Po to, by zdobywał takie bramki, by tak szybko biegł. Jak już tyle wydałem, to muszę się cieszyć z każdego momentu, w którym to Ronaldinho zaangażowany jest w bramkę. Ale teraz jeszcze przejmuje, no. Role się odwróciły, teraz to Cavani asystuje, ponieważ to jest 2 do 0. Niesamowitą różnicę robi bramkarz, poważnie. Mandanda, jestem pewien, żeby to obronił. Donnarumma mija się z piłką. Wisienką na torcie byłaby piękna bramka z dystansu, bo tego właśnie mi brakowało w jego gorszej wersji. Przeważnie albo minimalnie nad poprzeczką, albo w słupek, albo w poprzeczkę. Zobaczmy, co wyjdzie teraz. Ronaldinho omija wszystkich. Ach, w złą stronę poszedłem. Moja wina oczywiście. Okej, to było trochę proste. Strzał z dystansu! Nawet jak piłka odbija się od przeciwnika, to i tak jeszcze od poprzeczki. Och, to jest ewidentny karny, choć plus dla piłkarza, że jeszcze się podniósł, chciał walczyć dalej. Darmian powinien opuścić boisko, ale no niestety sędzia jest łagodny. No to co, chyba hat-trick, nie? Lewy dolny. Wow! Czy on swojego piłkarza przed chwilą potknął? Życie jest piękne! Hat-trick! Mam wrażenie, że dopiero teraz ta seria się rozkręci, no... Tak miał kończyć wcześniej. No, musiałem dużo zapłacić za ten upgrade, ale opłaciło się. Ronaldinho, niestraszny mu Insigne, niestraszny mu jakiś obrońca. Ronaldinho, dribbling kontynuowany, to jest piękne. Podanie do Griezmana, no plus dla niego, ale to i tak jest gol. To i tak jest gol i chyba koniec tego meczu. Mi to pasuje. Dewastacja na Santiago Bernabeu. Przeciwnik opuszcza ten mecz. 3 bramki. Cavani po raz kolejny z asystami, jednak tak długo jak nie strzela, jestem zadowolony. Żartuję oczywiście. Mamy mistrzostwo ligi. Jesteśmy w 6. Zobaczymy, czy będzie trudniej. Żeby nie było, nie czekam do kolejnego odcinka. Czas na spotkanie numer 3. Lecimy. Przeciwnik ma nazwę składu For Loyalty. Jednak... Ten, no nie no, typowo pod SBC, więc zobaczymy, czy od razu wejdzie, czy da mi strzelić bramkę, w razie czego nie przyznaję punktów za ten mecz, no bo to nie będzie normalne spotkanie. Skoro naprawdę gra, no to podziwiam go za kreatywnie złożony zespół. Oczywiście zmieniam zdanie, ten mecz będzie normalnie liczony. Cavani, Griezmann, rany, no okropnie, okropnie to wygląda, kompletny brak pomysłu na koniec tej akcji, ostry kąt. Rzut karny. Coś musiało się tutaj wydarzyć, jednak jedenastki akurat nie przewidziałem. Faulowany był Griezmann, no kontrowersyjne, przeciwnik nawet nie kontrolował, więc jako, że jest to pewnie ostatni mecz Cavaniego, to strzel sobie. W sam środek, 1-0. No to może jak nie bramki, to asysty. Edinson Cavani żegna się w godnym stylu, pięknie. Technicznie, no wreszcie wpadło, 3-0, dziękuję. Oj, kolejny rage quit. Czyli to jeszcze nie jest ostatni mecz Cavaniego, no bo czas na spotkanie numer 4. Za łatwo, jest zdecydowanie za łatwo. Dobra, mam nadzieję, że jest to wreszcie ostatnie spotkanie w tym odcinku, no i tak jest. Ktoś posiadający taki skład z pewnością będzie grał do ostatniej minuty. Player of the Month, Mané.
Firmino, szacunek za ten trójkąt z Liverpoolu. Boję się. Ronaldinho, czy to będzie pierwszy strzał w tym meczu? Ferman kapitalnie wyszedł. A szkoda, bo jestem pewien, że byłoby 1-0. Okiwał Dabo. Jeszcze Mané, obok Ronaldinho podał. Fabinho. Zaczyna robić się groźnie. Sadio Mané. Znów ten zwód. Przeciwnik ciągle go powtarza przez to, no, przez co stało się to bardzo przewidywalne. I Cavani górą. Ronaldinho ma oczywiście przewagę szybkościową nad Van Aanholtem. A ja nie jestem w stanie nic powiedzieć. No, czemu mi się język tak zacina? To chyba ze stresu, bo czuję, że mogę to przegrać. Ronaldinho, to musi skończyć się golem. Uderza technicznie. 1-0. Nie zawodzi w dużych meczach. To jest właśnie to. Wydaje mi się, że najcięższy mecz w tej całej serii właśnie w tym momencie się odbywa. I co robi Ronaldinho? Strzela bramkę. Brawo. Gdyby to była jego słabsza wersja, obrońca już dawno by do niego dobiegł, a tak to na luzie, mnóstwo miejsca, bez stresu, wykończenie, prowadzenie. Naldo fatalnie podał i Ronaldinho, nazwiska podobne. Czy będzie gol? Tak jest, 2-0, to jest niezwykłe. On tego dokonuje. To jest właśnie to. Ulepszenie z pewnością warte 1 200 000 monet, bo różnica jest ogromna. I wiem, że pewnie powiedziałem to w dzisiejszym odcinku z 10 razy, ale taka prawda. Kompletnie inny piłkarz. Touré. Czy Lewczuk będzie sobie szukał okazji do wrzutki? Nie, on podaje. 3-0. Asysta Polaka, wykończenie Francuza. Ale serio, że nie było spalonego? Nieźle skrzanił obrońca drużyny przeciwnej, no bo Griezmann był praktycznie na linii bramkowej. Griezmann szybszy, no to on jest kolegą. 4-0, dziękuję i to chyba koniec. Trzeci rage quit z rzędu. Kurczę, jakbym go miał od początków, to byłoby po 10 meczów w jednym odcinku. Muszę zwolnić, bo ta seria się za szybko skończy. 4 mecze, 7 bramek, 2 asysty. Wydaje mi się, że odcinek udany. Co mogę dodać? Bardzo dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli tak, to nie bójcie się zostawić tutaj łapki w górę. Jeśli dobijemy do 15 tysięcy, byłoby super. Jednak przez to, że mówię to na końcu, to pewnie już mnie nikt teraz nie słucha i tak się nie wydarzy. Jednak jeśli tak, to dzięki, że wysłuchaliście mnie do końca, że dotrwaliście do tego momentu. Jest różnica, są bramki, było warto, było cholera warto. Ja widziałem komentarze wątpiących, że nie będzie różnicy, że Ronaldinho jest od podawania, a nie strzelania. Widzicie. Do zobaczenia jutro, pozdrawiam, cześć.